Michał Tolko jest studentem Uniwersytetu Szczecińskiego. W roku akademickim 2020-2021 pełnił funkcję ambasadora marki Grupy Azoty Police. Podczas czwartej edycji programu został wyłoniony spośród 13 kandydatów. Od listopada ubiegłego roku do końca czerwca był łącznikiem między spółką a uczniami i studentami szczecińskich szkół i uczelni wyższych. Moją rolą jako ambasador była promocja Grupy Azoty na poszczególnych uniwersytetach oraz szkołach średnich. Duży nacisk kładłem na tych młodszych uczniów, którzy być może w przyszłości będą pracowali w Grupie Azoty Police. Prowadziłem swoją własną stronę na Facebooku, która też pomogła mi bardzo w promowaniu Grupy Azoty oraz programu ambasadora marki. Głównym zadaniem ambasadora jest reprezentowanie największego polskiego koncernu chemicznego na swojej uczelni. Aktywna promocja marki Grupa Azoty w środowisku akademickim poprzez publikację materiałów informacyjno-promocyjnych na portalach społecznościowych czy wsparcie organizacji i uczestnictwo w seminariach i warsztatach to tylko niektóre obowiązki ambasadora. Przeprowadziliśmy również z pozostałymi ambasadorami wiele spotkań też dla studentów oraz uczniów. Również odbywało się wiele webinariów, które miały również wspomóc naszą promocję na poszczególnych uniwersytetach w naszym regionie. Więc wszystkie założenia, które tam założyłem sobie na samym początku programu ambasadora marki, udało mi się zrealizować w większym stopniu. Dlaczego w większym? Ponieważ jest taka, a nie inna sytuacja, więc niektóre rzeczy nie mogły się odbyć stacjonarnie. Skuteczna realizacja zadań to także szereg korzyści, między innymi comiesięczne stypendium, wsparcie w realizacji własnych projektów naukowych, możliwość zwiedzenia zakładów, a także otrzymanie certyfikatu uczestnictwa w programie oraz referencji. Program realizowany jest w czterech największych spółkach Grupy Azoty: Tarnowie, Puławach, Kędzierzynie-Koźlu i Policach.